To jest jakaś totalna porażka, chyba gorszego spawnu nie dało się wylosować, nie no, to jest jakiś nieśmieszny żart. Kurde, no jestem na samym środku jakiejś wyspy i jak ja mam stąd się niby wydostać? Nawet nie ma tutaj nic tak w miarę w pobliżu, jedynie tam jest jakaś wysepka, na której jest kilka drzewek. No ale dobra, przejdźmy się może trochę, okej? Dostałem zupę, okej, ale co się dzieje? Halo, no... Ty, dostałem jakieś schody. O co tutaj gra? Dobra, bez owijania w bawełnę, gościu. Dzisiaj mamy ciekawy challenge, bo gramy w Minecrafta, ale mamy po prostu... Dostawać itemy za każdym skokiem i mamy jakoś go przejść. Okej, póki co nasza kolekcja itemów to jest zupa, której raczej bym nie zjadł, bo nie wygląda zbyt ciekawie. Jeden schodek i drugi schodek. No, póki co zapowiada się dobrze, ale dobra. Poczekajmy, może wylosujemy w końcu coś fajnego, bo za każdym skokiem, patrzcie, dostaję teraz na przykład melona. Ej, to jest już spoko item. Różowe szkło, no dzięki Minecraft, lepszego itemu nie mogliście dać, no kurde, pasuje chociaż do schodka. Dobra, walić to, robimy skok, wow, dostaliśmy teraz ul. Dobra, ale co dostanę dalej, okej? Pobiegajmy może trochę i zobaczymy, co tutaj trafimy. Wow, gościu, łapy Emsa, no to emerald już jest tutaj naprawdę dobry. Mamy jakiś mieczyk nawet, dobra, może w końcu... Zbroja dla konia. No nie wiem, gościu, czy ja ci przypominam konia, ale no może. No nie wiem, dobra, poskaczmy jeszcze trochę. Bo patrz, ja mogę sobie tak stać, skakać i dostawać itemy. Ty, no teraz jest złote jabłko, złota marchewka, emerald, nie, robi się póki co prestiżowo bardzo. Ale dobra, może spróbujmy jakoś przedostać się na tamtą wyspę, bo tutaj nie pokrywam jakichś wielkich nadziei na to, że coś się uda osiągnąć. Tam jest chyba trochę większa wyspa, nie wiem, wylosujmy, więc tak, mamy żółwia, dobrze, żółwik, ty się tutaj rozwijał, mordeczko, a my polecimy chyba na tamtą wyspę, więc tak, ja oczywiście robię skok i za tym skokiem nie dostanę nic ciekawego, fajnie byłoby wylasować łódkę. Wow, tutaj chyba koledzy się wkurzyli, że agent X płynie właśnie teraz ich oceanem, nie no, luzik, ja stąd już uciekam, nie będę na wasz rejon tutaj wbijał, nie, nie, ja już płynę na tą wyspę dalej, chciałbym dostać jakieś itemy, ale póki co mam do je takie, no... Powiedzmy, nie jest źle. Wow, ja to omijam, bo tam mnie zaraz jakiś wir ściągnie na dół. Jestem pewny, żeby się tak wydarzyło. Dobra, dopływamy już praktycznie do tej wyspy. Brakuje już nam naprawdę niewiele, dosłownie kilka kratek. I ja nie mam zabawy tutaj. Jaki zabawy? Nie mam czasu się bawić. Właśnie tutaj w jakieś głupie gierki. Gościu, ja mam prosty cel. Ja chcę dotrzeć na tamtą wyspę. Tam może coś wybuduję. Tam widzę jakiś wrak. Dobra, słuchajcie, robi się trochę lepiej. Ja muszę pobiegać, bo potrzebujemy itemków. Na przykład pufferfish. Dobra, mordeczko, ty sobie płyń. Bądź zdrowy. No i tam rozwijaj się. Ocelot. No dobra, kurde, no możemy przestać już takie randomowe rzeczy dostawać. No póki co to mogę wybudować sobie chatkę, której nie powstydziłby się, nie wiem, agent X sprzed 10 lat, więc no proszę, tak, tak, tak. Okej, chociaż trochę EQ mamy oczyszczone. I tak, teraz spróbuję coś. Jest, jest, mamy drewno. W końcu możemy zrobić jakieś sensowne rzeczy. Więc tak, biorę oczywiście crafting. Stawiam oczywiście go tutaj. Robimy teraz łódkę, błagam, żeby starczyło tylko nam na taką głupią jedną łódkę. Czy to... Nie. No nie, no jak można taką tragedię wylosować? LOL, mamy totem na nieśmiertelność. Kolejny pufferfish, tym razem w innej postaci, ale dobra. O, mamy rybkę. Ty, gościu, ty, sio do wody, riara, suchu ciachu. No dobra, no teraz jest trochę lepiej. Póki co, próbujemy uzyskać drewno, żeby tutaj się nie musieć martwić. O, mamy od razu ułatwienie, żeby dostać się do endu. Dzięki wielkie. Dobra, nie, ja nie będę się bawić, idę tam w pław, elo. Ej, ale to bekowo wygląda, jak ja sobie idę i nagle tak za mną jakieś losowe itemy wypadają XD. To wygląda dosyć śmiesznie. Rybulie, dobra, my was olewamy póki co. Na razie nie potrzebuję waszej pomocy, nie. Więc tak, wpływamy sobie na tą wyspę i ja powiem wam, jaki jest plan, bo plan jest naprawdę bardzo prosty. Więc tak, widzę tam kolejną wyspę, wydaje się większa. Zaraz poszukamy jakiegoś lądu, idziemy na ląd, zdobywamy może jakieś itemy, może podbijemy jakiś, nie wiem, nether, cokolwiek podbijemy i spróbujemy tą gierkę przejść. Bo za pomocą kilku właśnie tutaj różnych rzeczy może nam się to udać, więc
serio, ja to mogę spróbować nawet zrobić. Więc tak, łódka oczywiście jest już przygotowana. Jestem już szczęśliwy, to jest jedyne, czego potrzebowałem od początku. O! Jaksowy kilos, no dobrze, że teraz, gościu. I tak, możemy od razu sobie też stworzyć przy okazji. Właśnie ja myślę tutaj, o gościu, idealnie, mamy kolejne drewienko. Oczywiście rozwalone jaksowym kilofem, bo czym innym miałbym rozwalać drewno? No chyba nikt normalny nie rozwala go siekierą. Okej, dobra, skrzynia. I tak, ja bym tu wywalił wszystkie rzeczy, które tak, no właściwie póki co mi się nie przydadzą. Ja mogę tutaj, no nie wiem, odłożyć to. Więc tak, pochodźmy. O, proszę, proszę, dajcie mi więcej, ja chcę więcej, okej? Okay? Mamy szkieleta, szkielet może się w sumie nam przydać jako jakieś strzały, cokolwiek, ale brakuje nam na pewno jedzenia. Jedzenie to jest teraz takie clue, którego szukamy tutaj, gościu, więc dobra. Mamy pajujajo, mamy jakieś... Nie no, naprawdę, to są tak głupie itemy czasami, ale od czasu do czasu wpadnie coś, co serio ma jakiś sens, taki nie większy, nie mniejszy, ale jakiś sens ma, więc dobra, ja mogę tu poskakać i... Zobaczyć, co to kurde jest. Co to jest za debug stick? Co on robi? Ty, co to jest? Co ja dostałem? Nie wiem, chyba mi się to nie przyda, ale dosyć ciekawa sprawa. Wow, nawet jest tu name, tak? Po wielu ciężkich godzinach Agent X w końcu rozpalił ognisko, gdzie będzie mógł przenocować całą noc, bo zachodzi tam już słońce, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Dobra, żartuję oczywiście, robimy spam losowych itemków, aż w końcu wylosujemy coś sensownego. I serio, ja myślę, że to jest najlepsza strategia na ten moment. Może coś się nam uda w końcu fajnego trafić, na przykład niezgniłego ziemniaka, czy cokolwiek to w ogóle jest. Więc... Shulker Box, wow. Nie sądziłem, że może się coś na tyle nam przydatnego trafić. Lol, nawet dostaliśmy lamę. Uuu, mamy blok żelaza. Tego szukam. Dobra, mamy blok żelaza. Mogę robić jakieś itemy. Ja oczywiście tutaj nie śpię. Więc tak, ja bym chyba poleciał... myślę, że z jakąś klatą, bo no i to się nam teraz przyda. Będziemy po prostu ochronieni. A co innego, to ja sobie zaraz ogarnę. Lol, mamy diaksy i command bloka. Ty, a nie no dobra, nie będę cheatować jakąś komendą w komend bloku, ale to byłoby dosyć śmieszne, bo teoretycznie mógłbym to zrobić. O, łóżko to ja sobie wezmę, może się kimnę nawet, komend bloka dostałem, wow, niesamowite to jest. Kurde, dobra, mam łóżko, idę spać, lecę, proszę, tutaj nocka, zlatuje szybko. No i dobra, wstaliśmy elegancko. Widać, tutaj jest dużo itemków. Widać, że ktoś tutaj no trochę jakiś chuligan był na tej wyspie. W każdym bądź razie ja mam 3 gardiany. Mogę sobie płynąć stąd, serio. Odpływamy, ziomki. Płyniemy na jakąś inną wyspę, bo serio. Ja bym tutaj, a może bym wziął crafting ze sobą, bo tak trochę taką mam mało. O, zbieramy crafting i może zacznijmy coś sensownego robić. Okej, żegnaj moja wyspo, już cię nigdy więcej nie zobaczę. I witaj, nowy lądzie, który jest duży. Myślałem, że ten spawn jest dużo gorszy, a jednak tutaj, no, widzimy już jakiś ląd. Tutaj coś się zaczyna dziać powoli, więc będziemy mieli szansę na rozwój naszej cywilizacji potężnej. Możemy też zaryzykować i zrobić głupotę, wypuszczając 3 gardiany. Myślę, że to jest super pomysł. Uciekamy! Wiej, wiej, gościu, wiej! Dobra, zbieram to. Nie chcę tych losowych itemów teraz. Teraz nie, teraz uciekamy z tego miejsca, ziomki, bo zrobiliśmy dużo tutaj niemiłych kolesi, którzy, no naprawdę, myślę, że chcieli zrobić nam tylko na złość. Więc tak, ja oczywiście stąd uciekam. Tam mamy wilki, gdybym miał kość, to bym go oswoił. No i proszę, ideolo, właśnie mi się teraz przydałeś, kumpel. Będę mieć lepszego kolegę, wymienię cię na lepszy model. Więc tak, bierzemy to. I tak, wbijam sobie do moich ziomów, tam normalnie lecimy. Wpadłem też na super pomysł, żeby do tego Shulker Boxa ładować itemy, które mają sens. I to jest, myślę, że dobry pomysł, więc władujmy tutaj cokolwiek, co się nam może przydać. To. I teraz będziemy mieli po prostu wolne EQ na zdobywanie itemów, które no, niekoniecznie muszą się nam przydać, więc tak, okej. Idziemy sobie oswoić wilka, mam nadzieję, że to się uda, bo chciałbym mieć tego psiego kumpla.
No nie dziś, no szkoda, dobra. W każdym bądź razie idziemy dalej, nie poddajemy się. Ej, ścieżka za mną jest naprawdę dosyć zabawna. Ja sobie idę, o bikon, ty mi się możesz przydać, okej? Dobra, o, mam kolejną kostkę. Może spróbujmy jeszcze raz naszego szczęścia. Poczekajcie. Ej, kolego, gdzie jesteś? Chodź tutaj, wilku, gdzie jest wilk? Ej, serio, musimy gościa znaleźć, bo ja chcę totalnie mu wręczyć prezent. Może będzie naszym ziomkiem i będzie nam towarzyszył tutaj, więc ja oczywiście lecę. Hopsa, jest! Proszę, wygrana. Zwycięstwo, lecimy, gościu. Lecimy. O kurde, nie wiedziałem, że trafiłem. Dobrze, że cię wróciłem. Wow, mamy teraz naprawdę dosyć mocną rzecz, która na pewno nam się przyda. Dobra, idziemy ścieżką porażki, na której leżą itemki, które kompletnie się nie przydają, myślę. Drzwi, tabliczka, jakaś pomarańczowa wełna, blok miodu, no to akurat mogłoby się nawet przydać, ale myślę, że nie aż na tyle, więc lecimy. Ja chcę się dostać do netheru. O, mamy lepszy mieczyk, to ja go sobie wymienię. Trochę chcę... Oh no. Dobra, chcę coś fajniejszego, chcę ten mieczyk i potrzebuję moją łódkę z powrotem, bo łódka to jest właściwie nasz jedyny środek transportu, który ma jakikolwiek sens teraz, więc serio, ziomki, my idziemy po prostu dalej i myślę, że zaraz zagłębimy się po prostu do jakiejś kopalni, poszukać tam właśnie dalszych jakichś przygód. Lol, dostałem głowę creepera. No tego chyba się nikt nie spodziewał. Więc tak, okej, ja schodzę do kopalni i serio, liczę na to, że trafimy tam na jakieś fajne rzeczy chociaż. No gościu, taka jest moja nadzieja. O, mamy hełmik na przykład. Teraz już mamy hełmik, możemy go założyć. Normalnie zaraz będziemy uzbrojeni i myślę, że będziemy mogli po prostu na luzie wybrać się do nawet... Może i endu, to byłoby super. To bym uznał za taką epicką wygraną. O, mamy buty. Ja oczywiście chodzę i zbieram te itemy jak najbardziej się tylko da. I schodzimy. Mamy obsydian, więc dobra nasza, ziomki. Schodzimy niżej. Może tu się przy okazji jeszcze... oj, ten kolega to tam taki nieprzyjemny trochę był. No dobra, skaczę tutaj. YOLO. Więc tak, okej. Jesteśmy sobie właśnie teraz w jakiejś wodzie. No, nie jest to najlepszy warunek do kopania jakichś właśnie tutaj, myślę, że rzeczy, ale nie będę narzekać. Możemy teraz kopać, potrzebujemy chyba 12 obsa, nie wiem, pewnie źle mówię, jakąś głupotę walnąłem. Nie no, potrzebujemy 2, czyli 4 łącznie i 3 plus 3, czyli jeszcze 6. Czyli potrzebujemy tego 10 łącznie, dobra. Mamy chyba właśnie odpowiedź, ile obsa potrzebuję, więc lecę po 10 obsydianu. O kurde, dobra, uciekaj! Pies, pies, przegoń go, gryź go, bierz go! Nie, 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 nie wysadzisz mojego zioma, nie wysadzisz, nie dam ci, ty potworo jedna! O, dobra, udało nam się, dobry piesek. O nie, 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 ty nie przejdziesz przez tą lawę, gwarantuję ci. Ale kombinator, właśnie creeper próbował przejść przez lawę, ale nie udało mu się. Wow, myślałem, że ten piesek właśnie wpadnie do lawy. Całe szczęście tutaj jej nie było. Więc tak, zbieramy obsydian, lecimy właśnie do netheru. Nie, 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 nie. No, mogłem go nie brać do tej kopalni. No, mogłem go nie brać, no ale cóż, coś mnie tak podkusiło, żeby go jednak wziąć. Dobra, mamy 9 obsa. Jesteśmy bez pieska. No szkoda, nie będzie nam dalej towarzyszył. Tak dla czystej pewności wezmę może jeszcze jeden obs, bo może się rąbnąłem jakąś, licząc jak ten portal ma wyglądać. Dobra, wezmę 12, bo co mi tam szkoda, i tak mogę tutaj spędzić minutę więcej. Wow, myślę, że spadnie mi zapalniczka. Spadła jak z nieba, dosłownie, ziomki. Tego potrzebowaliśmy, właśnie takiej zapalniczki. Mamy tarczę, ej, to jest dobry deal. Tarcza mi się na pewno przyda. Zbroja dla konia, no to tak niekoniecznie. Ale villager może być spoko opcją. Chodź, ziomek. O, to jest chemik, w ogóle nie widziałem cię, koleżko. Dobra, siemano. A, zapomniałem, to nie jest 1.8, do którego się przyzwyczaiłem, że mogę sobie po prostu tradeować z każdym. No nie, chyba nie za bardzo. Okej, dobra, uznałem, że najlepszym pomysłem jest chyba wyjście z tej kopalni w sposób taki najprostszy, czyli po prostu wykopanie się. I tak, to jest chyba trochę naprawdę większym wyzwaniem niż mogłem myśleć. Wykopanie się z tej kopalni będzie najtrudniejsze, bo z każdym razem dostaję jakiś losowy blok,
którym jest po jakiegoś grzyba potrzebny. Nie, nie mogę, nie mogę. No, chcę kobla, chcę kobel, kobel, cobblestone, dobra. I tak, teraz robimy inny myk. Idziemy wprost, zbierzemy go trochę i lecimy dalej po prostu do góry bez zamartwienia. Okej, odkryłem sposób, jak stać się ultra bogatym. To jest dosłownie spawn itemów. My możemy zrobić ich ile chcemy. Więc mam pomysł, jak my właśnie dostaniemy się do endu. Oznaczymy tutaj tylko sobie banner. I tak, ziomki, ja teraz wykopię sobie na szybkości korytarz, w którym będę mógł bardzo szybko biegać. Będę w nim wyrzucać losowe itemy i po prostu te, które są najbardziej przydatne, będą mi z automatu wpadać do ekwipunku. To jest po prostu najlepszy biznes plan, jaki widziałem tutaj, ziomki. Nie ma lepszego, więc serio, lecę to szybko zrobić. Dobra, zjem tą dziwną zupę, zobaczę co się stanie. Nic się nie stało, okej, dobra, może być i tak. Myślę, że tutaj zaraz przyleci Herobrine Elytrom, ale jednak tak nie jest, więc gituwa. Dobra, patrzymy jak działa moja maszyna do robienia itemów i działa świetnie, więc tak, zbieramy oczywiście sobie siekierkę. Chlebek to się nam da bardzo... No dobra, możemy wziąć chlebka, zamiast na przykład tulipana, szkła... Można wziąć chlebek, okej, gituwa. I szukamy dalej fajnych itemów, bo na pewno coś tutaj prędzej czy później wydropi. O, mamy jedzenie. Bardzo ja szukam teraz właśnie dużo jedzonka. Więc tak, możemy za magma cuba wziąć sobie na przykład tutaj ciasto, które właśnie byśmy tutaj mogli oszamać. To jest dobry właśnie deal, gościu. Chcę w końcu trafić na ciasto. O, mamy harpun, no spoko. Spoko, harpun, ale chyba się nam nie przyda. Więc tak, możemy teraz tutaj poszukać dalej czegoś fajnego. Naprawdę, to jest ogrom różnych losowych dosłownie itemów. Nie wiem, co to jest potka, której nie da się skraftować, ale ona się dosłownie tak nazywa, więc myślę, że to jest coś fajnego, ale boję się trochę dowiedzieć się, czym to właściwie jest. Więc tak, ziomki, my chyba będziemy sobie tak spamili itemki. Zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. Może w końcu coś się uda wylosować, co się nam przyda. Nie no, to jest chyba trochę głupi pomysł, jednak się do tego cofnę, bo póki co nie mam nic, co by mi się jeszcze tak faktycznie jakoś bardzo przydało. No ej! Lol, jest diament, ale nawet nie chcę mi się go zbierać, bo serio, nie wiem, czy on mi się tak faktycznie jakoś przyda. Dobra, wiecie co? Robimy ryzyko, idziemy do góry, elo. Mam trochę przypał, trochę mi się tu obiło, ale dobra, żyjemy, idziemy do góry dalej. Naprawdę, to jest ultra denerwujące, jak się tak wychodzi. Za każdym, po prostu jednym głupim skokiem, po prostu nam się spełnią kolejne itemy. Ale tak, ja myślę, że możemy dać sobie inny challenge, bo myślę, że dotarcie do endu to jest co najmniej godzina przy takim głupim podejściu, jakie teraz mam. Więc ziomki, słuchajcie, ja mam inny pomysł. My po prostu pójdziemy sobie teraz do endu, właśnie nie endu. Co ja gadam, do netheru pójdziemy, nie jakiegoś endu. I tak, spróbujemy znaleźć fortecę. Naszym challenge'em będzie to, że jeśli odnajdziemy fortecę, no to wygraliśmy, powiedzmy. Będzie to, myślę, że uczciwe. Nie wiem, jak wy uważacie, ale myślę, że dosyć spoczko opcja. Kurde, zbudowanie tego portalu to jest chyba najbardziej męczący proces w historii człowieczeństwa. Więc tak, jest portal, jest. Możemy do niego wskoczyć, wow, endercze. Nie, nie! Dobrze, że to jest obsydian i to nie wybucha. I dobrze, że mam zapalniczkę, a nie na przykład fireballa, który by zniknął. Wow, wskakuję tu do portalu. Może za drugą próbą by mi się chociaż udało to zrobić. Proszę, proszę już bez zbędnego skakania. Serio, wskakujemy. Dobra, gościu, lecimy, lecimy. Lecimy jak najszybciej. Musimy wbić. I tak, ciekawe, gdzie nas po prostu teraz wyteleportuje. Wow, nie wiem, gdzie... Ja jestem. Okej, myślę, że jestem na jakiejś netherowej wyspie, co byłoby dosyć nieprzyjemnym przeżyciem, myślę. Ale tak, tutaj widzę, że póki co dużo takich netherowych stricte i demków nam wypadło, jak tu jesteśmy. Serio, jakby dużo takich było. Więc tak, zbieram oczywiście tutaj rzeczy, które mi się przydadzą bardziej i odrzucam te, które mniej. Więc tak, idziemy sobie w losowym kierunku. Zobaczmy, czy tutaj może jakąś fortecę, cokolwiek trafimy. Byłoby naprawdę przyjemnie coś takiego tu odnaleźć. W szczególności, że musimy się stąd wynosić. Słuchajcie, wynosimy się stąd na dosyć szybkim tempie, bo trafiliśmy na nieodpowiedni rejon w nieodpowiednim czasie. I myślę, że ziomki tutaj, no, nie potraktują nas na
najlepiej. Niech potraktują nas jak swoich. Mamy dosyć spory przypał. Musimy uciekać od tych agresorów jak najdalej. Szukamy tutaj, mówię wam, fortecy, która no, będzie dla nas po prostu jakby taką zwycięską strukturą, którą musimy odnaleźć, więc tak, okej. Kurde, którędy ja powinienem iść? Mam 49 tych bloków, trochę ich mogę tu wykorzystać, oczywiście nie z nadmiarem. Wow, coś tam poleciało, okej, dobra. Lecimy, myślę, że coś ciekawego było, ale jednak chyba nie za bardzo. Więc tak, okej, przeskakujemy sobie teraz od tędy. Co to jest za książka? To jest książka? Co ja dostałem? Nigdy tego nie widziałem w życiu, serio, jakby. Co to jest? Knowledge book? Ale to jest chyba... Ty, zniknęła? Ej, co to było? Dosłownie się zdziwiłem. Nigdy nie miałem tego jako item. Wiem, że to tutaj normalnie w craftingu jest, ale... nie widziałem tego jako item. Jestem naprawdę zadziwiony. Nie sądziłem, że gra, w którą gram od kilku dobrych lat, może mnie w czymś jeszcze tak poza... O, perełka. Perełka, to ciebie bierzemy z pewnością. Więc tak, wyrzucam obsa i tak, lecimy. Oczywiście ja tutaj lecę dalej, rzucając jakimiś losowymi itemami. Wytyfy, co to jest? Powiedzcie mi. Co to ma być? Nieważne, że tam jest jakiś piglin. Dla mnie jest to dziwne, co ja właśnie znam. Structure block? Ej, powiedzcie mi, co to jest, bo ja nie mam bladego pojęcia, ale dobra. Czy ja mogę cię postawić gdzieś? Ej, kolego, co to jest? Nie wiem, co to jest, bo absolutnie nie mam bladego pojęcia. Wow, jakiś structure block. Co to może być? Jakby nie sądziłem, że ta gra mnie jeszcze zadziwia. A zadziwia mnie coraz bardziej jeszcze takimi świniokami jakimiś, które mnie tutaj będą goniły. Ej, nie, ja chcę opuścić ten teren. Ile jeszcze to ma trwać? A, gościu, sio. Dobrze, że mam ten totem chyba, bo mógłby być spory. Takie mam wrażenie. Wow. Dobra, ziomy, my musimy tutaj totalnie uciekać. Mam dwa structure bloki. Trochę duży przypał, bo nie ogarniamy za dobrze teraz parkura. Nie, ziom, uciekamy. Okej, udało nam się, okej. Myślę, że możemy to uznać za wygraną. Dostaję głowę smoka. Czajcie to? Mam głowę smoka. Nie, to jest totalna wygrana w tym momencie. Jakby byłem wędzie, zabiłem smoka, widzieliście, to jest wszystko nagrane. Nic mi nie udowodnicie. Ja myślę, że to tyle. Nie no, dobra, ziomki, słuchajcie, był deal, że idziemy do jakiejś głupiej struktury. To do niej idziemy, sorry, ja tutaj słowa dotrzymuję. Tylko teraz niech wylosuje jeszcze jakąś... No, chciałem powiedzieć fajną rzecz, a wylosowałem głowę creepera. No, to jest poniekąd bardzo fajna rzecz. Więc dobra, ja idę szukać tego dalej. Okej, nie wiem, co ja odwaliłem, ale właśnie prawie zostałem wyjaśniony. Słuchajcie, potrzebuję jedzenia, bo mnie głównie to niszczy to, że nie mam jedzenia. Ja nie ogarniam gry bez jedzonka. Ja zawsze chodziłem z full głodem, a teraz jakieś głupoty odwalam, że nie. Więc dobra, robimy tak, że po prostu idziemy do fortrecy i tyle. Ej, myślałem, że to zajmie dłużej, ale jesteśmy aktualnie no pod fortecą. I serio, ja myślę, że tutaj po prostu wbijamy i ten, ja zostawiam, coś muszę po sobie zostawić, żeby jednak każdy wiedział, że Agent X był w fortecy i no jesteśmy ziomki, wbiliśmy tu, no i mamy Advancement Mate, więc gościu, zrobiliśmy tutaj normalnie, po prostu wbite, dobra, ja lecę na gościów teraz, oszamałem to, mogę wbijać, dobra typie, żółwiki tu zostawiam, nie będę się z nimi oczywiście bawił, no i lecimy na takiego lamusa jak ty, cyk, o kurde, ale klepę mi tu. Dobra, ja teraz się mogę klepać, teraz rzucam sobie potkę nie wiadomo czego. Wow, tutaj oczywiście jakieś lamusy też kolejne. Nie no, wypadł z fortecy, moja forteca, ja ją oficjalnie przejmuję. Od dzisiaj macie do mnie mówić król złoty, ja tutaj nie będę oczywiście tolerował takiego zachowania, że ktoś się tutaj sprzeciwia, no nie ma opcji. No, creeper nawet, patrzcie, on jest nawet w miarę posłuszny, no, może nie do końca, bo wybuchnął, ale wiecie, czajcie, okej. Wow, wyrzucam to. Boję się tego. Boję się tych dwóch rzeczy. Widzieliście kiedyś rybę w netherze? Ja nie. Dobra, ziomki, słuchajcie.
Dotarliśmy do fortecy i tak, ja mam oczywiście głowę jakiegoś potężnego Ender Dragona, więc tak, w tym momencie jedna do was prosta prośba. Ziomy, zostawiacie subskrypcję i wbijacie na Instagrama, link macie w opisie. No i cóż, ja myślę, że w tym momencie możemy jako król wielkiej fortecy, niepokonany, niezdominowany Agent X, po prostu się zżegnam, skaczemy i... Cześć! Jo!